Enfusion Live 63. Miała miejsce w piątek taka gala. Dość daleko, bo w Zjednoczonych Emiratach. Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie miała miejsce 63. gala Enfusion, a także gala numer 47, a właściwie karta z numer 47 spod znaku Enfusion Talents. Danielowi włączył się tryb komentatora. Zatem wszystkim za czasami komentował Enfusion. O Jezu. Dla Fight Clubu, dla Eleven. Dla Fightboxa tylko nie komentowałeś. No nie. To jeszcze puszczają. Natomiast, co się działo? Oglądałeś Kickboxing Dallas? Oglądałem. Oglądałem i uważam, że bardzo dobrze się to to oglądało. Oglądałem i no dobra. No bardzo ładnie powtórzyłem i podkreśliłem swoje zdanie i powiem ci w ten sposób, że tam nie było gali Enfusion, warstwy tej części Enfusion Talents, czy była? Czekaj, jest zaraz. Nie wiem, jeszcze patrzę na Combat Pressie i to są tylko wyniki. Tak, to tylko z tej głównej karty. Czekaj, kurwa, bo już ten, już się pogubiłem. Salanche była ta część Enfusion Talents. Nie, to musiało być. Bankowo musiało być. Talent Darmstadt, kurde, to gdzieś im to zniknęło w takim razie, bo nie, no na 100% była rozpiska. No ja mam tylko notatki bez wyników, więc nie. Czekaj. Zaraz ci to pokażę. Zobaczymy. Ja tu patrzę na stronkę, na Fusion. No ja nie oglądałem, przyznam się szczerze, nie oglądałem, bo byłem w pracy, w DSF, w Salanż, nie było w Abu Dhabi. Ale było, znaczy w sensie takim, że nie mają tego na stronie nigdzie, tak. A to jest dziwna sprawa, bo... No niestety, to pogadamy tylko o tej karcie głównej, panie Danielu. Co ci mówi Tomoyuki i Imad Asi? Poczekaj, jeszcze chwilę. Mam notatki z tego, tylko mam tu je na mailu, więc sobie zaraz je odpalę. No właśnie. Generalnie teraz jak Enfusion nie ma w Eleven, to jest trochę z tym wszystkim ciężej. Trzeba być jedynym człowiekiem, który ma w Polsce, który ma VOD Enfusion wykupiony. No chyba tak. Jesteś chyba jedynym człowiekiem. Ja sobie w międzyczasie odpalę turniej Sztama. To więc możemy zacząć Enfusion Talent 40. 4? Nie pamiętam tych cyferek, ja nigdy w sumie w przypadku. W Salanżu było? W przypadku Enfusion nie posługuję się cyferkami, 47. Albo rzadko się posługuję cyferkami. Już 47 dokładnie. 47. Dobrze, to w takim razie zaczniemy. Co tam się działo w ogóle, jeżeli chodzi o Fusion Talents? Fajne walki. No, wiadomo, że ci zawodnicy troszeczkę powiedzmy mniejszy fame. O, wiesz co, wejdź na enfusionlive.com. To jest strona z VOD, ale ogólnie tam powinny być gdzieś wyniki w ogóle. Będą? Enfusion. Nie, razem, bez myślnika. No, bez myślnika. Jakieś chińskie krzaczki. O, miło. Serwery w Chinach. Kołowrotek łokieć była? Na parkiecie mój wuja. Mój wuja! Czekaj. Weź live pay-per-view. No i tu na dole powinno być więcej informacji. Nie, tu nie, tu nie, tu nie, to jest... Weź tam wyżej. Weź kliknij w tą strzałkę tutaj, tą. Powrót? Powrót, coś. A, okej, dobra, czyli nie...
Nie, po prostu nie wrzucili rozpiski. Nie, wiesz co, chciałem jeszcze zobaczyć kategorie wagowe, no ale już wystarczy, że mam samą rozpiskę, więc no już jakby to musi nam wystarczyć. No słuchaj, walki niezłe, może nie było tak efektownie jak zazwyczaj przy okazji End Fusion Talents. I co, no zaczęło się całkiem nieźle, bo od walki mistrza chyba świata IFMA i Slema Hamecza z Mohamedem Butasą. Dużo wymian, mało obrony z obu stron. Tak jakby trochę Hamecz stwierdził, że... I to mój tak to jednak nie jest. Zawalczył tak bardzo radośnie. Ach, Butasa to tak naprawdę... Jak to Marokańczyk, zawsze na wymianę po holendersku, prawda? I jedna rzecz, że często uciekały ochraniacze na zęby Hameczowi. W ogóle z obu stron. I nikt nie dostał za to minus punktu. To jest jedna ciekawa rzecz. W trzeciej rundzie Butasa trochę rywala zdominował, osiągnął przewagę i to tak naprawdę dało mu zwycięstwo w pojedynku, no, tak jak mówię, dużo wymian, bardzo efektownie, ale ostatecznie przed czasem się nie skończyło. Kolejna walka to drugi pojedynek w End Fusion córki Julie Kitchen, Amber. Ona zawalczyła z Katią Batistą, z Kolumbijką bodajże. Bardzo dobre. Tutaj Państwo tego nie widzą, ale tutaj sobie ustawiliśmy. Znowu córka, tak? Amber. Tak, Amber Kitchen. To jedna z dwóch córek Julie. Kto jest ojcem? Kitchen. A skąd wiesz? No bo to. Ona ma męża? No bo Kitchen to jest nazwisko po mężu. A, dobra. Okej. Także super. No cóż można powiedzieć o występie Amber Kitchen? Muay Thai na Wyspach Brytyjskich jest bardzo mocne, podobnie tak, jak we Francji. No, tak, bardzo mocne, ale tam Iska przede wszystkim bardzo mocno działa. Tak. I było to widać, że Amber zaczynała od boksu tajskiego. Zresztą, Boże, no, jej mama była mistrzynią świata w Muay Thai i mistrzem pierwszą End Fusion, więc... To jest jak ta dziewczyna, co Cage Warriors komentowaliśmy, nie? Co jej matka była pierwszą dziewczyną, kobietą, która biła się na Cage Warriors. Tak. Ale bardzo dobre kolana w clinchu to przede wszystkim. Pierwsza runda to jest, była chyba główna technika Amber Kitchen, którą sobie rywalkę wręcz zdominowała. Tam End Fusion ma troszeczkę inne podejście niż Glory, czy to co widzimy chociażby na DSF-ie, które jest mocno gdzieś tam spowinowacone z Wako. Na Kunlunie w sumie to nie wiem. Nie zwróciłem aż tak na to uwagi, na pewno na Glory. Zależy też od sędziego ringowego, bo na przykład taki Atsushi Onari bardzo szybko clinch, w ogóle jest jakikolwiek bliższy kontakt, no to od razu wchodzi i rozrywa, co jest potwornie denerwujące. I podejrzewam, że dla oglądającego i dla samych zawodników. Natomiast End Fusion, tak jak sobie powiedzieliśmy we wcześniejszym odcinku, ja to teraz powtórzę, że w oficjalnych zasadach kopnięcia zblokowane liczone są jako celne techniki. Tak, to mówiłeś właśnie o tym, co jest wbrew pozorom jakimś ewenementem. Ewenementem, ukłonem w stronę zawodników Muay Thai. I też druga sprawa jest taka, że sędziowie ringowi w End Fusion pozwalają na trochę więcej klinczu niż na przykład w Glory. A jakby Atsushi Onari został oddelegowany do sędziowania End Fusion, no to chyba by zawału dostał z przemęczenia, bo musiałby ciągle zawodników rozrywać. Natomiast tak, no dlatego też Amber mogła rozwinąć pełnię swoich umiejętności. W drugiej stronie Katia Batista zaczęła podchodzić i zdawało się, że Kitchen zgubiła dystans, bo też Amber była od swojej rywalki znacznie wyższa. Więc albo podchodziła do klinczu, gdzie tak jak mówiłem raziła kolanami, albo trzymała fajterkę przeciwną na dystans. A jak wyglądała trzecia runda, czy w trzeciej rundzie Amber wróciła do tego, co umie najlepiej, a więc kolana, dużo też bardzo zadawała kopnięć pod żebra, midy,
Jedna z moich ulubionych technik, jak widzę zawodnika z Muay Thai, który świetnie posługuje się middle kickami, to jest naprawdę coś wspaniałego do oglądania i naprawdę to technika, która teoretycznie jest taka dosyć ryzykowna dla zadającego kopnięcia, bo może rywal złapać rękę i wyciąć rękę, nogę, ręką nogę może złapać i wyciąć. W MMA to już w ogóle nie mówiąc o tym, że się ryzykuje po prostu parterem. No i też wiesz, zablokujesz takie kopnięcie łokciem i nadziewasz, i ktoś się nadziewa na piszczel. Ktoś piszczel. Kurwa. Ktoś, tak, połamie się. Tak, tak, tak. I ktoś, jak blokujesz mida łokciem i ktoś wali w ciebie stopą albo piszczelem, no to podejrzewam boli i w pewnym momencie już nawet adrenalina może nie wystarczyć do przetrwania. Natomiast tutaj bardzo dobrze posługiwała się tą techniką Amber i zwycięstwo jak najbardziej zasłużone. Kolejny pojedynek, jeden z bardzo ciekawych pojedynków, jeśli chodzi o nazwiska, bo mieliśmy tam i Marina Skautena, i Robina Ciricia, dwóch fighterów bardzo uznanych na arenie w Beneluxie. Bardzo dobry początek Skautena, dużo kombinacji. Ciric na początku nie mógł się chyba odnaleźć w ringu. Przypominam, że jest to fighter, który dużo bazuje na kopnięciach, na takich kopnięciach nawet bym powiedział nieszablonowych, boczne, wysokie obrotówki, dlatego że ojciec był mistrzem świata w taekwondo i Robin tą szkołę ojca dosyć mocno w ringu, że tak się ładnie wyrażę, implementuje. Natomiast tak jak mówiłem, Skauten nie dał przede wszystkim za bardzo się rozwinąć Serbowi. Dopiero w drugiej rundzie przejął inicjatywę, był też lepiej przygotowany fizycznie. Skauten trochę opadł po pierwszym starciu i to też było widać w trzeciej rundzie. Natomiast Ćilić bardzo dobrze radził sobie. W ringu był też dosyć mocno ruchliwy. Wystarczyło paliwa na trzy rundy i przede wszystkim przygotowanie fizyczne odegrało tutaj rolę znaczącą. Kolejny pojedynek to walka Tysona, marokańskiego małego Tysona Nabila Hariuliego z Fabio Reisem, Portugalczykiem. I tak powiem szczerze, że na początku stwierdziłem, że Hariuli tą walkę dosyć szybko rozstrzygnie na swoją korzyść, znokautuje rywala takich poprzednich przeciwników prawym obszernym sierpem, ponieważ, bo to jest niska kategoria wagowa, tam do 67 kg bodajże jest limit. Znaczy on walczy w takiej wadze i wydawało mi się, że Reisa on dosyć szybko zneutralizuje. Natomiast Reis jest o tyle niewygodnym przeciwnikiem, że bardzo dużo przeszkadzał przede wszystkim Hariulemu. Nie bił się, tylko przeszkadzał, wiesz, dużo klinczu, tego typu rzeczy, a czym trochę zmęczył Marokańczyka. I Marokańczyk zaczął posługiwać się częściej kopnięciami, co też nie jest jakąś prawidłowością w jego stylu walki. Ale ostatecznie to Hariuli zwyciężył i tutaj bardzo pewnie zresztą 30-27 podejrzewam, że jak w pysk się tam znalazło na kartach sędziowskich u wszystkich nie oceniających. Ogłaszają? Nie ogłaszali sobie? Właśnie wydaje mi się, że w Infusion nie ogłaszają punktacji. Mówią od razu, czy jest jednogłośna. Chyba jak jest niejednogłośna decyzja, to wtedy chyba mówią punktację, ale jak jest jednogłośna, to chyba nie. W następnym pojedynku Ilias Dzugary zmierzył się z Amarem Karrazem. Mieliśmy tutaj knockout Dzugary. To jest zresztą dosyć uznane nazwisko, ale dzięki Zakarii Dzugaremu. Dokładnie. Natomiast Ilias Dzugary bił ciężkimi seriami, no fajnie się oglądało go, jestem ciekaw jakby zaprezentował się Marokańczyk z trochę bardziej wymagającym rywalem. Głównie na początku głównie skupiał się na tułowiu, jeśli chodzi o akcje bokserskie, dużo, dużo właśnie tych haków pod łokcie.
No i jednak w drugiej rundzie bodajże znokautował przeciwnika, ale nie ciosem na wątrobę, a kombinacją. Lewy sierp, potem prawy, potem low kick i ta druga technika trafiła na knockout. Już low był takim, nie wiem, no dopełnieniem formalności. Po prostu chociaż, kombinacja. Po prostu kombinacja i ta druga technika weszła. Z tej poprawił celnych ciosów. O to. Bardzo, bardzo dobrze powiedziane. Trudno się ze mną nie zgodzić. Trudno się z tobą nie zgodzić. Kolejna walka chyba najbardziej wyrównana z tych wszystkich, które były na karcie Infusion Talents. Tariq Liaczat, uczestnik zeszłorocznego turnieju eliminacyjnego do Ligi Infusion, która w końcu nie wystartowała w kategorii do 67 kg, zawalczył z Pakistańczykiem Nakashem Khanem. Nakash Khan to jest fighter trenujący w Wielkiej Brytanii, ale Pakistańczyk. Zresztą Pakistańczyków jest dużo w UK-u, więc nie jest to... Też, nie? Tak, tak. I nie jest to żadne zdziwienie. Wydawało się, że po pierwszej rundzie skończy się na nokaucie, ale w drugiej, trzeciej rundzie Pakistańczyk nie szedł już na tyle wymian. Zasadniczo w pierwszej rundzie było bardzo wyrównanie, no to tam było dużo wymiany argumentów, ale no obaj dostawali mniej więcej po głowie, obaj zbierali mniej więcej porówno. W drugiej, trzeciej rundzie Khan już bardziej taktycznie podszedł do pojedynku, już nie chciał wchodzić w bijatyki, chyba poczuł ciosy Liaczata i głównie dzięki szybkości zwyciężył, chociaż tam była niejednogłośna decyzja, więc sędziowie to ocenili, jak można się przekonać, różnie. Walka ostatnia. I tutaj o nazwisk, tutaj jeśli chodzi o wagę nazwisk, było bardzo dobrze, ponieważ Rehilio van den End zmierzył się z Anwarem Lamajem. Rehilio van den End, zawodnik taki no, bardzo, z którym, ja zawsze to mówię, że Infusion wiąże z nim jakieś tam duże nadzieje. Natomiast Anwar Lamaj wraca po tym chyba, po tym swoim, a nie, chociaż on już walczył, po tym KO w 3 sekundy chyba. Natomiast no, wrócił po raz kolejny, ale przez całą walkę praktycznie van den End kontrolował pojedynek. Dużo kombinacji, ciosy proste, ciosy sierpowe, także w tułów, także chyba tylko zabrakło uppercutów. No ale nie miał van den End żadnego takiego momentu, gdzie Lamaj byłby bliski chociażby wyliczenia, więc po prostu wypunktował sobie Marokańczyka. Oczywiście efektownie, fajnie się patrzyło na te kombinacje, którymi Holender rzucał, i zresztą to jest taka holenderska szkoła, że nie tylko głowa, nie tylko ciosy proste, nie tylko sierpowe w półdystansie, ale także staranie się wykorzystywać tego, że po prostu łokcie są za wysoko i próbowanie ustrzelić wątrobę, to jest też jakiś... Wątrobę splotsłonecze, też splotsłonecze, tak, przecież tak, jest tak. Bardzo niebezpieczne, tak? Paweł Żelazowski znokautowany na GMC, czy Johan Lidon, który z chłosu znokautował Sergeja Brauna. Tam było przecież, to nie była wątroba, to był idealny na środek, frontem. Tak, tuż nad żołądkiem, splotsłonecze. No i tutaj się skończyła karta Infusion Talents. Natomiast karta Infusion zaczęła się od walki znanego z Kunlun Fight Tomoyukiego Nishikawy z Imadem Aslim. Imad Asli tutaj będzie niespodzianka. Tym razem jego trener nie zapowiadał rewolucyjnej taktyki. Będziemy bardzo i często do tego wracać. No, bardziej konwencjonalnie, ale powiem ci tak, że to wyglądała jak typowa walka na zasadach K1, dwóch zawodników, którzy bardzo mocno tkwią w Muay Thai. Czyli no co, no... Dużo klinczu, tak, przechwytów. Bardzo dużo klinczu, dużo przechwytów, dużo kopania. Tak, dokładnie. Mam to zresztą wynotowane dokładnie tak, jak ty to mówisz. No, jakby mi nie powiedziano, że to jest Infusion, no to bym powiedział, że panowie zawalczyli na jakimś stadionie w Tajlandii. Na Channelu, nie? Tak, tak. Tak to mniej więcej wyglądało. No, co u Nishikawy też się rzuciło w oczy, to ręce dosyć niska, więc cały czas zapraszał jednak do podchodzenia
swojego rywala. No to, no, tak jak mówię, obaj zawodnicy z, typowo z Muay Thai i tak zawalczyli, zawalczyli najlepiej jak potrafią. Obaj zgodzili się na te reguły gry, na tą taktykę i zmierzyli się i tam bodajże, kto tam wygrał? Imad Asli. Imad Asli wygrał, także dobra rehabilitacja Marokańczyka trenującego na co dzień w Dubaju. Znaczy eksperymenty nie zawsze trzeba iść z postępem, jakimiś osiągnięciami nauki arabskiej, czy jakiej tam nauki sportowej on wyznawał. No bo uderzenia głową jednak nie są zbyt skuteczne, jeżeli chodzi o kickboxing. No raczej nie, przynajmniej z punktu widzenia sędziowskiego. Kolejna walka to była walka wadze ciężkiej, bo ta pierwsza była chyba do 70, natomiast kolejny pojedynek to już heavyweight plus 100 kilo. Levi Richters kontra Portugalczyk, chyba Portugalczyk albo Cape Verde Bruno Suzano. Zasadniczo Holender tutaj przeważał w całej walce, natomiast Suzano miał parę swoich dobrych momentów. W pierwszej akcji potraktował na przykład rywala szerokim prawym sierpem w kontrze. Zresztą tym sierpem kontrującym zaskoczył przeciwnika także później. I tutaj wydawało się, że Richters może mieć pewne problemy. Ale gdy Susano zdecydował się na atak, no to już nie było tak dobrze. No, ciosy obszerne. Po prostu był tylko, tak? Co? Za mało aktywny był? Czy był starał się być aktywny, starał się atakować, tylko że to wychodziło tak, że przy jednej z próbie zaatakowania obszernymi ciosami sierpowymi nadział się na kolano kontrujące i tak wyglądało pierwsze liczenie. Tak jak mówiłem, później Richter znowu dostał kontrujący sierpowy. Takim w ogóle dziwnym sierpowym zza podwójnej gardy, że chciał zepchnąć przeciwnika pod linę i Susano w ogóle, wiesz, podwójna garda i taki rzucił ciosem na oślep. I tym też troszeczkę oszołomił Holendra, ale on z kolei nie padł. No i w trzeciej rundzie zdecydowana przewaga Richtersa, trafił latającym kolanem. Potem zaatakował serią, no i tutaj się skończyła całkowicie walka. Następny pojedynek, w ogóle o pas. Mieliśmy trzy walki o tytuły. W pierwszym pojedynku Ilias Enahachi zmierzył się z Kropsutem Ferteksem. Walka nie trwała zbyt długo, zresztą z tymi Tajami, którzy przylatują na Galent już nie jest bardzo różnie. Jedni się okazują całkiem dobrymi zawodnikami, inni są jak dzieci we mgle, kompletnie zagubieni. Tuk-tuk driver. Znasz takie określenie? Coś słyszałem. Kierowcy taksówek? No tak. Ale wiesz co, no, widać, że nie za bardzo te zasady K1 Kropsutowi pasują. Został Taj znokautowany dosyć szybko, bo w pierwszej rundzie ustrzelił Enahachi rywala lewym sierpowym, potem kolejne trafione sierpy i oszołomiony Taj został wyliczony po raz pierwszy, a potem już była to już taka typowa egzekucja. Czyli pierwszy knockdown wszystko tak naprawdę załatwił. Kolejny pojedynek to tutaj w ogóle ja już mogę powiedzieć, że Martin Pacas powinien dostać walkę o pas wagi ciężkiej. Słowak dwa ostatnie pojedynki, także ten z Hiszamem Maczalim, który był bardzo dobry zresztą, zakończył na swoją korzyść. Pokazał się z bardzo, bardzo dobrej strony, tylko problem był taki, że Pacas walczył w Żylinie, tam pokonał Holendra albo Surinamczyka, nie pamiętam nazwiska, ale był on, nie była to dobra, nie był to dobry rywal, a teraz Achali, no to jest bardzo taki solidny fighter, może bez specjalnie nokautującego ciosu, ale Pacas na jego tle zaprezentował się znacznie lepiej. Też Achali jakby nie było tak, że on się cofnął. No, podjął wyzwanie, dobre trzy rundy akcji.
fakt faktem Słowak w przekroju całej walki znacznie lepszy. Już w trzeciej rundzie dużo kopał, oddalał dystans, jednak stwierdził, że nie chce przyjmować razów od Aczaliego, więc no, dla niego chyba decyzja się skończyła, z tego co pamiętam. Była też kontrowersyjna sytuacja w pierwszej rundzie, gdy Aczali trafił sierpowym i tam mógł spokojnie, myślę, Jopubeda wyliczyć Pacasa, ale się w końcu tak nie stało. No i Jopubeda? Jopubeda zawsze sędziuje te gale w Zjednoczonych Emiratach. Super. Zauważyłem przynajmniej. Ale wiesz, co to oznacza? Po prostu te gale większy budżet. No tak, jak najbardziej. Zresztą Błakow też nie był tam przypadkiem. Chociaż ci biło mierze, że w ogóle chcieli wystawić Jonego, Honaja. No właśnie, Risco. Risco. No i właśnie, a propos tej walki, panie Danielu, bo trochę zaskoczenie. Zaskoczenie, ale wiesz co, ja miałem o tyle problem z tą walką, że oglądałem ją jak stream przeżywał największy kryzys. Czyli ja musiałem odświeżać chyba z 20 razy. I to nie żartuję, to naprawdę z 20 razy odświeżałem. Tak, tak. Błakow to jednak jest postać jak Bada Han. No i mi się wydawało, że jeżeli przyjmujemy, że wszystkie kopnięcia nawet zblokowane są celne, no to chyba Błakow powinien tam wygrać. Ja nie byłem specjalnie tą decyzją ukontentowany. Powiedzmy sobie, że Risco zwyciężył, obronił swój pas po raz pierwszy zresztą, bo pierwszy raz chyba we wrześniu 2016 w ogóle zdobył go na gali, bodaj, chyba na Teneryfie. No i co? No i jednak biorąc pod uwagę to, że miałem dosyć mocno utrudnione oglądanie, warunki oglądania tej walki, no to nie chcę wiesz, mówić, że przekręcili Błakowę czy coś. Czytałem różne opinie i praktycznie w każdej wychodziło tak, że tam było bardzo wyrównanie, że 3-2 w jedną albo w drugą stronę. No i co jeszcze tu stwierdzić? No generalnie, no jak się z tym zaczynał, to nic nie stwierdzisz. No, trzeba obejrzeć po prostu ponownie. Już wiem, co chciałem powiedzieć. To, że nie możemy obejrzeć sobie tej walki, chociaż ja mam VOD wykupiony na Fusion, dlatego że... Poślizg. Że jest poślizg, dosyć duży poślizg. Ale to jest, wiesz co jest najlepsze, że ani nie można odtworzyć tego pay-per-view, bo transmisja się skończyła, a oni walki wrzucają dopiero z 2 tygodnie po gali. Więc ja nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego tak się dzieje i jakie są motywy. Czy można to odtwarzać, bo Fite też dystrybuuje. Można od niedawna, ale karty główne mają tylko, ale tak, rzeczywiście można. Ciekawe, czy u nich po prostu można odtworzyć, wiesz... U nich zawsze można, bo ja Ryzen oglądałem z odtworzenia, jak nawet za pay-per-view płaciłem, to nie mogłem obejrzeć, to przychodziłem i oglądałem z odtworzenia. No i ostatni pojedynek... Jeszcze był Andy Semeler. Andy Semele jest. Redouane Larkubi to był też chyba o pas. Tak, nie. Tam były 2 pasy. Do 70 bił się Risco i w ciężki Tavares, tak? I Anahashi. Tavares jeszcze był, ojeju, zapomniałem już o nim. No tak, bo nie zapisałem sobie walki Tavaresa, dlatego że to była walka bez historii zasadniczo. Ale tak. Ale Andy Semeler zrobił na tobie duże wrażenie, bo przed komentowaniem DSF-u jeszcze ci odpisywałem na Twitterze. Zdecydowanie. Natomiast tak, no, duża różnica szybkości na korzyść Semelera. Redouane Larkubi to jest gość, który zdobył mistrzostwo 75 po tym, jak pozbawiono Diogo Calado pasa ze względu na jego problemy zdrowotne. Pokonał tam Nordina van Rosmalena, to było w Salange, to tak, było w lutym. No i teraz wrócił do swojej kategorii wagowej Larkubi, ale Semeler to jest fighter, który no naprawdę no, robi niesamowitą, zawrotną karierę i po zwycięstwie w zeszłorocznym turnieju grudniowym w Abu Zabi zresztą też, gdzie pokonał Superbona, to w finale to jest gość, który no, na razie czyści wszystkich, czyści całą kategorię wagową i
No i podejrzewam, że częściej Samira możemy zobaczyć, będziemy mogli prawdopodobnie zobaczyć w wyższej kategorii 75. No, że to jest tylko takie moje mniemanie, że tak może być. A Luis Tavares bez historii? Kolejna walka, już druga z kolei walka Tavaresa bez historii. No i... No liczymy, że w maju z tym Badrym Harim, nie? No bo tutaj knockout w drugiej rundzie na... Fatihu Lusoi, który miał walczyć z Ismaelem Lazarem. Wcześniej Lazar wpakował się w problem z komisją antydopingową, 4-letni ban. Jak znam życie, to pewnie będzie on trochę krótszy. Jak przeprosi, jak zmieni gym, tak jak zrobił to Jaraya, który odczekał ileś tam. 4 lata i 525 euro kary. 525 euro kary. Stana Zalolu na pewno. Oksandrolon i 18 Noroxandrolon. To się zna na sterydach. Stana Zalol to akurat Winstrol chyba, nie? Tak. Zgadza się. Niezbyt powiem. Pewnie odżywki miał zanieczyszczone, bo to już się nie stosuje raczej Stana Zalol. No i co? No i dużo przyjął Turek, to na pewno trzeba powiedzieć. Ale nie mógł dotrzymać nawet przez moment kroku mistrzowi. No i skończyło się tam przed czasem, ale to tak jak mówię, walka bez historii. Ulusoj miał się bić z Lazarem kompletnie nie opasa, że Tavares nie zawalczył z Lazarem ani Ulusoj, a te dwie walki były w ciągu tak praktycznie miesiąca, no to zestawiono dwóch niedoszłych rywali Lazara ze sobą i dano walkę o tytuł i tyle, no ale tak jak mówiłem, teraz Martin Pacas powinien dostać szansę, dlatego że nie ma zbyt dużego pola manewru, jeśli chodzi o wagę ciężką w Infusion, więc nawet jeśli Pacas pokonuje rywala co najwyżej średniego, jak Kaczali, czy słabego nawet, jak ten Holender, czy Surinamczyk w Żylinie, to jednak zasługuje na szansę, bo jest on znacznie lepszy. Od większości zawodników rywalizujących w kategorii ciężkiej w organizacji Enfusion. I to było na tyle. Żegnamy po raz kolejny. Kickbokserski głos w waszym domu.